Przegraliśmy bardzo ważne spotkanie dla nas. Jeden z trzech finałów. Trudna sytuacja. Utrudniliśmy sobie sytuację w tabeli jeszcze bardziej. I co tu powiedzieć, do 80 minuty mieliśmy punkt. Myślę, że powinniśmy bardziej rozsądnie wtedy gdzieś zagrać, bo graliśmy na wyjeździe, a dostaliśmy praktycznie bramkę z kontry. Ciężko coś powiedzieć, ale no, tak jak mówię, teraz dwa kolejne finały. Musimy zacząć punktować, bo sytuacja w tabeli jest jaka jest. Na pewno no nie był to łatwy, łatwy mecz, ale uważam, że byliśmy w 100% w stanie wywieźć przynajmniej punkty z tego meczu. Zagraliśmy w pierwszej połowie, Górnik miał dużo sytuacji, na pewno więcej od nas, jeżeli my w ogóle jakąkolwiek mieliśmy. W drugiej połowie, szczególnie pod koniec, gdzie mieliśmy 0-0 i mieliśmy ten punkt bardzo ważny dla nas. Graliśmy bardzo nieodpowiedzialnie i zamiast skoncentrować się na tym, żeby przede wszystkim wybronić ten wynik, jeżeli się coś uda to strzelić, to zaczęliśmy grę taką otwartą, bym powiedział. Co chwila próba dryblingu, strata, taka gra w jedną i w drugą stronę, to tylko było na korzyść Górnika. No nie możemy tak grać, jeżeli chcemy się utrzymać i ta końcówka zamazuje cały mecz. I przez tą końcówkę no, sami sobie jesteśmy winni. Nie powinniśmy tak grać i tak dziecinnie, tak bym to nazwał, bo jeżeli chcesz grać w Ekstraklasie i się utrzymać, no to nie możesz tak nieodpowiedzialnie w skrócie grać w końcówce meczu.